Jakie tajemnice ukrywa Wielkanoc? Wielkanoc to czas nadziei. Nadziei zwycięstwa. To czas optymizmu, szczęścia, radości. Wszystkiego, co jest pozytywne, co jest dobre. Dzisiaj powinniśmy się cieszyć. Powinniśmy się cieszyć z tego, że Chrystus zmartwychwstał, że pokonał śmierć. Tak jak my pokonamy wszystko, co napotykamy na swojej drodze. To właśnie dzisiaj, w tym szczególnym dniu Wielkiej Nocy, powinniśmy usiąść i zastanowić się i rozważać tajemnice Wielkiej Nocy. To właśnie ten dzień powinien nas motywować w sposób szczególny. Tak jak Jezus zwyciężył śmierć, tak jak i my będziemy pokonywać wszelkie przeszkody, które napotykamy na swojej drodze. Tak, szanowni Państwo, będziemy jeszcze silniejsi, staniemy bardziej podbudowani i zmotywowani. Tak jak kiedyś mówiłam w jednym ze swoich programów, Motywacyjna Niedziela, że mamy na swojej drodze, tak naprawdę napotykamy wiele, wiele przeszkód. Czasami je pokonujemy, jeżeli jesteśmy silni. Natomiast niektórzy już, jak potkną się jeden raz, to nie zdołają powstać i tak naprawdę otrząsnąć się i iść dalej. Natomiast dzisiaj jest właśnie ten dzień, kiedy wszyscy powinni się zastanowić i znaleźć w sobie siłę. Tak jak Jezus pokazuje nam, że to jest możliwe. To jest możliwe tylko wtedy, kiedy znajdziemy w sobie właśnie tę siłę i pokłady energii. Każdy ma w sobie te pokłady energii i siłę. Po prostu musimy ją wydobyć i odnaleźć. Tego Wam życzę. Ten szczególny czas Wielkiej Nocy, żebyśmy po śniadaniu wielkanocnym usiedli i kontemplując właśnie tajemnice Wielkanocy, znaleźli w sobie niesamowite